Pani marszałek, panie ministrze, szanowni państwo. Padło tu wiele oskarżeń pod adresem tych wcześniejszych rządów, które ustanowiły taki czy inny system emerytalny. Ale od takich oskarżeń naprawdę ta emerytura nie wzrośnie i nie wzrosną problemy z systemem emerytalnym, przed którym właśnie w tej chwili staje ten rząd i bardzo państwo oczywiście z tego powodu współczuję. Ale w 1999 roku obniżyliśmy emerytury dokładnie o 20%, dlatego że obcięto zdefiniowaną składką dotację, która była do tego systemu wtedy przeznaczona. Był to jeden z głównych powodów tego, że w tej chwili emerytury mają jedną z niższych stóp zastąpienia w Europie. To jest po prostu prawdziwy wstyd. Polskie emerytury mają jedną z najniższych stóp zastąpienia, jeżeli chodzi o wynagrodzenie. Natomiast tym posłom, którzy się obawiają dużego rozwarstwienia, chciałam tylko przypomnieć, że emerytura w naszym systemie jest funkcją to jest funkcja od wynagrodzenia, a więc wynagrodzenia są tu przede wszystkim niesprawiedliwe i bardzo mocno rozwarstwione. Dziękuję bardzo. Albo zmienimy ten system, albo po prostu zrobimy tą, jesteśmy po czasie. Już tą jednorazową waloryzację, co będzie również z korzyścią oczywiście dla rozwiązania tych problemów. Zapraszam pana posła Marka.